rzeczy. Zanęta bardzo skuteczna na starcie w sezon, a później w sezonie jako baza do wielu różnych kombinacji. Czysta na starcie w sezon, kiedy ryba jeszcze nie żeruje intensywnie, nie potrzeba budować łowiska na bazie peletu, nawet tych najdrobniejszych, one są zbyt sycące, używa się tego jako bazy i na tym się wędkuje. Można zmieniać i bazować na kolorystycznych aspektach, bo wystarczy zrobić czapeczkę na przykład z Dashmastera czerwonego i już można pięknie śmigać na kontraście. Ale ona nawet sama w sobie robi się taka jaśniutka po dowilżeniu i kapitalny temat. Mieszance z pastą. Ona daje takie lepiszcze. Te fibr pasty i te ciasta one to one są tak skonstruowane, że po nawilżeniu dają taką ciągutkowatą strukturę. Dodane do tych zamęt powodują, że można je używać, podając w koszyku na głębszych łowiskach. Wtedy koszyk z wyniesioną tą bułeczką bezpiecznie dociera do dna. O to chodzi, bo ma tam na dole dopiero zapracować. No nie, strzelić w wodę i po badaniu pokupić wszystko. Te zamęty są tak przygotowane, że już bez generalnie doklejania mają spełniać te funkcje. W nowej formule metod paste, to jest natura, jeszcze jest zielona, jest o troszeczkę innej frakcji. Skonstruowana jest na bazie grubszych peletów i jest ciemniejsza. Bardzo fajnie się sprawdzała, jak testowaliśmy ją w tym roku, właśnie teraz na wiosnę, na tej takiej ruszającej rybie, na tej startującej rybie. I już mamy informację, że to tak właśnie fajnie. Jeden do jednego? Jeden do jednego. Tak to wygląda w pierwszej opcji. I teraz to zostawiamy na około 20 minut. Takie, żeby spuchło. Takie w pierwszej wersji. Zobaczcie już, co się zaczyna robić. No. Dosłownie kilka... Jakby nie wiedział, to by się wystraszył, nie? Że to zupę narobił, nie? Kilka chwil wystarczyło, a to już... Tak, już puchnie. I to trzeba teraz zostawić. Ale paluszkiem ją można... Ale... Biegi... Fajnie. Ona jakby teraz właśnie dostała jeszcze powietrza po przetarciu przez sito. A czujesz? Tak. Zaraz się inaczej dostaje tlenu. Zobaczcie, jaka była glajcha wcześniej. Taka pożyczka. Dobrze. No to jest ryba. Ale chłopaki czują groszek, tak. Wszystko. Bazą jest mączki, prawda? I to jest właśnie złudna rzecz.
stopień 2, rozumiesz, że ona się już tam będzie kumulować, nie? Nie, a jak nie jest problem. Ciepło, ryba jest rozkręcona, woda już jest zielona, jest mętna, ona chodzi agresywnie, to wtedy dobrze jest klipsować i walić zawsze w ten czwórek. Automatycznie budujesz to swoje łowisko, nie? Rzucasz tam w przedziale 5 metrów na usto i tak trzeba. To jest lawa. Można spróbować na język. Ale można, bez problemu. Naprawdę, na język. Ja na rękę sobie daj. Weź na chipsa, no nie rób se. Albo na chipsa sobie daj. Próbowałem w miłości, nie. Kropeczkę sobie daj na palce. Bo to jest tak, to jest 4x7, ale to śmierdzę? Nie, nie, to jest właśnie słodko. Właśnie ciekawe, jaki to smak. Nie, bo zaraz zjedzą wszystko, rozumiesz. No. Na chipsa zadaj. Ale chips jest słony. Nie, za paluta. Tak. Jest zimno, bo jest gęsta. No, ale jest gęsta, ty. No, ale palca. No też. Robisz pi? No, tego. Pyszne, no, ciasto. No, no. Próbowałeś? Może. Też. Ale straszna różnica. To jest tak samo, jakby do koszyków się stosowali właśnie grube, biurowe zanety, tak jak załóżmy tam pokazują trapery i tak dalej. Nieistotne jakie firmy, ale grube wióry i one bardzo bąblują, dużo powietrza wynoszą. Wszystko jest tak, tylko że te wióry latają, każdy tego nie podoba. Musi się rozlasować, nie może nic pracować i dlatego to jest dobrym produktem. A go jest mój trasek.